Dziś naszego vloga zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatniego. Jesteśmy na kempingu Nasza Dolina. Na zlocie, który organizują. Właśnie zaczęło się święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na dzisiejszy wieczór atrakcja zmiana telewizora. Na początku na tamtym telewizorze popsuł się nam dźwięk. A teraz ten telewizor nie chce się włączyć. Także postanowiłam sprawdzić, czy w tym dźwięk się nie naprawił? Się nie naprawił? A jeśli się nie naprawił, to tu są takie piękne śrubeczki. Może da się przełożyć moduł dźwięku z tego do tego i wtedy będziemy mieli z dwóch jeden. Próbuj. Poza tym tak, tu mi brakuje. Tu mi brakuje, tu mi brakuje. Pogubiłaś. No powiem ci, że normalnie jestem w szoku, jaki ty jesteś psu. Przecież ja tego nie używam. Proszę cię, jak ja bym to używała. Jeszcze raz to powiedz. Taka... Jeszcze raz. Powiedz jeszcze raz. Nie złoś mnie, chłopie. Bo mamy nagrodę. Mamy przewód w rodzinie. Mamy te klarę. Niebieska karta ci założyły. Pierw to sobie portfel załóż i odkup mi moje końcówki. Pierw to po sobie. Co ważniejsze to pochłonęło. Nie wytrzymam. Mąż nie zginął, a jest najważniejszy. Chyba powiem ci, w tym wypadku to warto by było, żebyś zginął. To by było dla twojego dobra. Bo się tu złoszczy. Nic tu nie ma. Co bym chciała mieć? Telewizor. Smyra nie pomaga. Pierwszy się włącza. Też się popsuł. O, działa. Teraz. Oj. Oj, smuteczek. Oj, smuteczek. Synku, pokaż, jak wygląda smuteczek. Dziękujemy. Tatuś popsuł telewizor. Mamusia teraz próbuje telewizor naprawić, a tatuś robi chichy michy z kamerą w ręku. Jestem operatorem i reżyserem. Jesteś. Teraz. Reżyserem. Nie. To jest skandal w biały dzień. Ja powinnam, tak jak ta kobieta, która mi odpisała, że nie powinnam robić takich rzeczy i na forum publicznym pokazywać w ogóle, że takie rzeczy. Nie no, leż i pachniaj. No. Leż i pachniaj. No, powinnaś. Ale bym telewizora wtedy nie miała, jakbym leżała i pachniała. Życie. Nowy dzień w nasz kampie. A dzisiejszy dzień przynosi wyzwanie, bo mamy takie coś jak ścianki do naszej markizy i zamierzamy je dzisiaj złożyć, przetestować. Czy to się w ogóle sprawdza? Jak to wygląda? Tyle mamy części. Tyle było w fertku. Pofnij tam. Nie mamy instrukcji obsługi, więc zostaje nam szósty zmysł. Intuicyjnie. To chyba jest noga. Bo tam się stawia na ziemi. Myślisz? Na pewno, bo tak wygląda jak te, żeby śledzie wbić na dole. Złóż drugie taki. A to? Tak, tam skręcę na to. A to może się zaczepia tam. Bo to wygląda na takie... Dalsza część z montażu. Kamil tutaj próbuje rozkminić, o co chodzi. To wchodzi tu. A może to się tak, jak, o właśnie, nie tak, o tak, o. Tylko nie popsuj. To jest, żeby przyczepić do tego. Do rantu? Do rantu. Tu wciskasz rant jeden, a tu wsuwasz rant drugi.
kurde, proste jak... Po 20 minutach doszedł do tego i stwierdził, że proste. I okazuje się, że to ma takie klipsy. Tu się odkręca, zapina i zakręca. Przez to się ładnie ściska. O! No całkiem fajnie to wygląda. Mamy za mały stopień. Dobra, tu dokręciła mi sofa. Dobra. No. Ale fajna ta krawędź, przynajmniej nie będzie nią rzucać tak, nawet przy wietrze. Dobra, mały restart. Musimy wyprostować jeszcze roletę, bo się źle spięła. I potem nie sięgała z tej strony. Przyszedł sąsiad do pomocy. Mamy pełną obstawę. Mamy małe problemy. Opowiedz mężu, jakie mamy. Nie, o, jestem zły. Zdenerwował się mój małżonek, to ja wam opowiem. Ten materiał się nam przesunął w tamtą stronę i nie możemy go te 2 cm w ton pociągnąć. I taki mamy psikus. I chyba tego nie zepniemy, bo nam brakuje z 3 cm. Chyba jakieś skurczenie materiału nastąpiło. Bo z tamtej strony jest ładnie, a z tej nam brakuje. Doszliśmy, jak to zrobić. I uwaga, dla tych, którzy chcą instrukcji obsługi, jak poprawić materiał na markizie. Odkręca się te śruby, zdejmuje nóżki. Wtedy ściąga się tą całość i tutaj są takie śruby. Wykręca się, potem się... Robota idzie. Masz, dokładnie. Proszę bardzo. Byle nie w drugą stronę, nie? Potem się tą śrubę wbija i ta śruba cała przesuwa nam materiał. Od tego sąsiada pożyczyliśmy kombinerki. Od tego sąsiada pożyczyliśmy mały śrubokręt. Pełen full service. Dobrze, że jesteśmy na zlocie i jest do kogo pożyczać. Nie zabraliśmy mojej różowej skrzyneczki, tylko tą z Boscha i nie ma takich akcesoriów. Całkiem fajnie to zaczyna wyglądać. Dobry sąsiad to skarb. A na zlocie są darmowe ziemniaczki. Kuchnia polowa się rozkręca, ziemniaczki bardzo dobre, już zjedliśmy. Nasz domeczek wygląda tak. Idziemy zobaczyć na atrakcję dla dzieci. Zuzia już nie może się doczekać. Szymon wystrzelił do przodu z dzieciakami. Mamy, tu jest! Tu jest takie coś, no zobaczymy co to jest. Patrz! Ty też byś chciała taką piłkę? No to chodź pogramy piłeczką. Odpychaj się! Ale mają frajdę. Dla dzieciaków jest naprawdę fajna zabawa. Zamek z nieograniczoną liczbą minut, piłeczki. Zuzia, bo cię ktoś saranuje! Chodź, rybko! I my teraz grochóweczkę. Za darmożkę. Grochóweczka. Znaczy mamusia ugotowała. Tak, tak. W takim dużym kotle wojskowym. Zjemy grochóweczkę. Dobra? Tak. O, widzicie, jak smakuje naszym dzieciom? Nam też w takie zimne poranki. W sumie to popołudnia. Jest godzina 13:14 ty poranki. W takie popołudnia grochóweczka taka ciepła w sam raz, a nam się naprawdę sprawdza ten domek. Tak jest. Dojechali również do nas wilczkowi. Z zaskoczenia tutaj Karinę złapę. A kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Takie kobiety ja lubię. To może we dwie naprawimy. No nie wiem, może nam się uda odpalić na gaz. To na dole jest pewnie płomień widać, to trzeba jeszcze dolną. No widzicie, akurat się zdarzyło. Zaraz tu zobaczymy, miałam iść po gofry, ale jak jest potrzeba. Otrzymaj. Poczekaj, zostawię tutaj. To jest nasz sąsiad, który nam pomógł złożyć domek przed kamperkiem. Przedstaw się. Witam, witam, Marcin. Marcin, przepraszam, nie, nie, nie piję 2 lata, nie? Nie mam przesady. Widzisz? Ledwo co podeszłam i już naprawiona. Ja też abstynent, no. No ale ty to uzasadnione, nie?
Idę po gofry, bo moje dziecko się nie będzie mogło doczekać. Wracam do was za chwilę. Nie ma problemu. Zaraz to zrobimy. Ujęcia. Dronem tutaj latać nie zamierzam. Nie? Już. Nie chcesz mojego kampera z góry obkamerować? To nie, na dworze to tak, ale raz mi Tomek właśnie zrobił... Tutaj dronem? Challenge, tak. To wleć do przyczepy i wleć łazienką, bo było okno otwarte w łazience. I co? Nie udało się. Nie? Nie udało się, bo jakiś podmuch wiatru przyszedł i uderzyłam w ramę drzwi. A... Ale jakbyś już przeszła, to może by dało radę, nie? Jakbym przeszła, to tak. Miniacz nie jest duży, spokojnie by przeszedł przecież przez to. No my też mamy miniówkę. Jedynie no. Lepsze. A wy dwójkę? Dwójeczkę mamy. No nie, lepsza kamera, lepszy dron. Gdzie ja przyszłam? No, to jakbyście się zastanawiali, jak jest u wilczkowych podróży, którzy zostali zaskoczeni przez nasz kamp, to właśnie tak. No właśnie tak. No my lubimy tak ludzi z zaskoczenia brać. Najlepsze efekty. Bez przygotowania wpadamy, więc w razie czego szykujcie się. Ja już wiem, co niesie Karina. Oho, ho. Wybacz, ale ja ci to nakleję. No pewnie. I uwaga. Wybierz sobie miejsce. I będzie tu. Honorowe miejsce na naszej ścianie. Bardzo proszę, wilczkowe podróże. Widzę, że na rozgrzanie. Kola. A to? A to jest herbata własnej produkcji. Ale nie słodzimy. No, nie. A no to dobrze, bo cukier zero szkodzi. Zero cukru, jest w herbacie i w kole. To dobrze, dobrze, bo cukier to szkodzi bardzo. Ej, ale ja nie wiem, to jest męska impreza? No zaraz przyjdą żony. No to zaraz. Co? No. Ja nie mam. Okazało się, że nasz przedsionek jest największy na całym zlocie. Jeszcze dochodzą tutaj osoby. Jeszcze mamy miejsce, zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No idealnie. A to Misia trzeba... Mamy jako gospodarza tutaj pod ścianą. Tak, tak, jak tak. Na weselu. No, młoda para na głowę. I poranek, dzień trzeci. Kemping Nasza Dolina. Godzina 8, może 9. 9:02. O, proszę. Pijemy sobie kawkę. Dzieciaki oglądają bajeczkę w kamperze, jedną śniadanko. Zaraz będą drożdżóweczki. Cenie zlotu i kawka, czyli śniadanko. Wczoraj posiedzieliśmy trochę. Nasz przedsionek mieści 10 osób dorosłych. Tak. Myślę, że jeszcze dwie osoby by się spokojnie zmieściły, jakby upchać. A przy mniejszym stoliku, bo to na ten stolik tak. Tylko kubeczki. Jakbyśmy wzięli ten nasz wcześniejszy tak. Stolik, to wtedy by się nawet zmieściło 14 około osób. 16. No, upchalibyśmy się. Więc jest to taki przedsionek bardzo wieczorowy. Na sobotni wieczór idealny i było cieplutko. Jak tyle było osób, to tu całkiem fajnie było. Deszcz padał? Mimo to sucho, ciepło. Tylko jeszcze musimy pomyśleć o tym kołnierzu, bo stamtąd zawierało. Tak, kołnierz posiadamy, nie posiadamy żadnych mocowań do kołnierza. Więc musimy wymyśleć sposób mocowania kołnierza. Tak, i będzie super. Jesteśmy zadowoleni z naszej chałupki. Tak. Zostały nam czyjeś szklanki, czyjeś talerze. Zaraz będziemy chodzić po kempingu i szukać właścicieli. Poza tym jeszcze jakiś ketchup, chleb i inne takie, kawa. I 6 piw. O, i 6 piw. I 6 piw niewypitych. Także impreza była bardzo spokojna, skoro alkohol został. Było bardzo fajnie. W razie czego, jakbyście nas kiedyś spotkali na zlocie, zapraszamy. Z krzesłami. Z krzesłami, tak. Mamy 4, a tu jak widać... Każdy ze swoimi krzesłami przychodzi. Trochę pozabierali, trochę zostawili, ale znajdziemy właścicieli spokojnie. Nic nie zostanie u nas na własność. Zlot uważamy za udany. Tak. Pogoda nie dopisała, ale jak widać dopisało towarzystwo. Towarzystwo było super, ludzie tu poznani naprawdę. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Było bardzo miło. Lokalizacja bardzo fajna, miejsce fajne, piękna trawa. Nie udeptana. Nie udeptana nawet u nas. No, nawet powiem ci. Nie było źle. O, a teraz może tak. Z innej perspektywy. Tam u nas jest ciepełko, a tutaj... Idziemy. To...
biedna, wysłana, żeby myć po rodzinie. Ja po śniadanku, a on szedł po kolacji dzisiaj. To chociaż jakaś równowaga. Musi być. Pewnie. A my idziemy pod różdżóweczki. Dzień dobry. Dzień dobry. O, śniadanko. Śniadanko. Organizują właściciele. Zawsze. Zawsze. Jak jest u nas lot, to są różdżóweczki. Patrzcie. Ale wybraliśmy najlepsze. Teraz będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście są takie dobre, jak wyglądają, bo wyglądają rewelacyjnie. Zobacz. Dzieci, idźcie. Idziemy jeść. Teraz z kulinarnego zaplecza nasz kampa, relacja. Mężu, jak ci smakowały te pyszne drożdżóweczki? No, w niedzielę rano do kawki idealne. Bo gdzie my byśmy znaleźli drożdży w niedzielę rano? Jeszcze świeże, takie pyszne. Tylko tutaj. Tylko. Patrzcie, poszedł spać. Znikają jak świeże bułeczki. Gdzieś wiaterek się ruszył. O, może dobrze, troszkę obeschnie na mnie. Tak, no. Pomyślę, że trzeba to teraz rozpinać, chować. Nie jest łatwo, nie? Nie, i patrzcie, z Pepco te lampiony, ile wytrzymały? Papierowe, a jaka jakość wykonania? 3 dni burz, deszczu. Na deszczu. I żyją. Gorzej jak złapiemy w ręce, one się rozlecą. Może tak być. Ja nie chcę nic mówić, ale one są LEDowe. Tutaj pod spodem wkłada się baterie i świecą. Tyle, że zapomnieliśmy baterii. Mamy taki kubeczek z Dometika. I powiem wam, że to jest kubeczek czysto relaksacyjny, bo nie napijecie się z niego szybko kawy, tylko tak... pomalutku. Bo ma taką malutką dziurkę. Rozwierciwy ci. Także to jest taki kubeczek, gdzie kawę będziecie pić 2 godziny. Albo ja mam za duże łyki. O, to też może być to. Że to ze mną jest coś nie tak, nie z kubkiem. Tak. Nie obwiniam od razu kubka. To nie tak. Dziś wpadamy w goście do Wojtka. Wojtek Cześć. Ma wypożyczalnię. Oto ma takie piękne egzemplarze na stanie. I zobaczymy jeden z nich. Który chcesz nam pokazać? Obojętnie, który chcesz Wybierz, zobaczyć? Który jest godny obejrzenia. Możemy zobaczyć każdy, ale... No to możemy wejść do każdego. W każdym pewnie jest porządek. No to wybierz najczystszy. Dobra, to musimy wybaczyć, bo to 3 dni imprezy. To teraz tak z praktycznych rzeczy. Ile za wynajem takiego cuda? No w przyszłym sezonie 850 zł. Ale się dogadałam, że jak jesteście od nas, to 5% rabatu. No pewno, tak, oczywiście. To tak, widzę, że tak, tu jest. Z tego też się robi łóżko? Nie, bo to jest 4. 4-osobowe. Tak, to jest 4-osobowe. Czyli 4-osobowa rodzina bez problemu. Tak. No i możecie kogoś pod łóżkiem schować, to 5 się wciśnie. No pewnie, łóżko tamto jest takie duże, że tak. Tam wskoczy. Wejdziemy sobie zobaczyć. Macie telewizor. Bardzo proszę, mogę? No pewnie. No, od razu widzicie, jak normalnie ludzie mieszkają w takich kamperach, nie wypicowane, błysk, a tu się zamyka. Zamyka się to, no. Bardzo proszę, możecie mieć osobne gniazdko miłości, a dzieci co na przodzie. Tak. Z którego roku jest kamper? To jest nowy. Nowiutki, 2001. Mhm. Nie mam co pytać w ogóle. 21. No 20, a no. Jeden powiedziałam, przepraszam, no. 21. Chciałam się pocieszyć, może tak, wiesz, jakoś tak chociaż słownie, że... No ładne, ładne, ładne. Na ile najczęściej wynajmujesz takie kampery? Tydzień, wiesz dwa, co? Trzy, miesiąc? Nie, no nie ma tak dobrze. Nie. To tak 10 dni, standardzie. 14, tak. Jak już ktoś... Ktoś bierze urlop i... No. 7 dużo też się zdarza. Ile macie kamperów na wynajem? 3. Ile pali? Bo każdego to pewnie ciekawi. Wypożycza nowego kampera, na jakie koszty ma się wiesz szykować? Co? To też zależy jak jedzie, no nie? Bo to wszystko od tego, jaką masz nogę. To tak no samo to jak powiedzmy, samochodem że trochę. Mamy lekką nogę i chcemy trochę przeoszczędzić. No do to, stówki. No to jak jedziemy do stówki, to spokojnie te 9 literków myślę, no że idzie osiągnąć. 10 też, ale to już to zależy też gdzie jedziesz, bo jeżeli to są góry, no to wiadomo tą dychę trzeba liczyć. A czy waszymi kamperami możemy stanąć na dziko? Powiedzmy jedziemy gdzieś, nie wiem, do Albanii i chcielibyśmy uniknąć
kempingu. No oczywiście, panele, że tak. Panele solarne. I są. Zbiorniki na wodę ile? Wiesz co, zbiornik jest tak, 120 litrów plus chyba 20 na czystą, a na brudną jest chyba 120. No to spokojnie na 4 dni, tak, wystarczy, racjonalnego użytkowania. Wystarczy tylko mieć pieniążki, żeby do Wojtka się zgłosić po wynajem. A powiedz, chęci przede wszystkim, no, nie? A powiedz mi, jak jest w sytuacji, gdzie przez przypadek ktoś coś zrobi? Coś niszczy? No, to są najgorsze rzeczy, nie? W drzewo. Wiesz, że to wszystko się może zdarzyć, nie? No pewnie. No. Ale jeśli coś się stanie już takiego naprawdę złego i dalej nie możemy jechać, czy no mamy autokasko, no nie? Bo to są nowe samochody, to jest autokasko, no jest auto ściągane. Ale pomagacie w takiej ściągane. Sytuacji, czy oczywiście, że pomagamy. Pomagać. Ludzie dzwonią z racji obsługi, no nie? Że coś nie wiedzą jak zrobić, albo nie pamiętają tego, co było na szkoleniu. Nie każdy umie słuchać do końca, no albo rozumiem. Zafascynowani są nowym nabytkiem, tak, że jadą, że jadą na wakacje, a nie interesują się, czy tutaj trzeba coś poprzełączać, czy nie, żeby to chodziło, żeby było ciepło. Bagażnik. Dobrze, zobaczymy, chodźmy. Ile zapakujemy na wczasy. No trochę zapakujemy, no nie? No już to tak widzę, jest. Że teściowo mu pchamy z łóżkiem. A gdzie jest tutaj... No i proszę bardzo, nie musicie roweru składać, chociaż ten jest złożony. Tak, można go postawić, tak. Bez problemu. Bez problemu można go postawić. Także tu wejdą rowery, tu wejdą rowery. Pomieścicie się wszyscy. Specjalnie dla was jest jeszcze test. Jako kierowca, uwaga. Wow, to byście widzieli na moim miejscu. Takie luksusy czekają was w Integrze Wojtka. Ojej, tak. Silnik 2.3, diesel oczywiście. Oczywiście automat, skrzynia biegów 9-biegowa. Najmocniejsze, czyli 160-konne. Zobaczymy z zewnątrz też pozostałe. Rocznikowo to jest 2000, czyli one chodzą już rok na wynajmie od tamtego roku. Ten był pierwszym autem, który żeśmy kupili. Czyli też taki trochę wyszukany, bo to jest auto z łóżkiem królewskim. Ilu osobowy? Piątka. Piąteczka. Piątka. Do jazdy i do spania. I do jazdy i do spania, tak, tak. Jest dostawka na piąte siedzenie dla jakiegoś dziecka małego. Znaczy duża osoba też na tym pojedzie. Ale wiadomo, że 5 osób dorosłych to już jest. To już jest coś. No. Ten ile pali? Wiesz co, podobnie. Podobnie, tak. Te spalanie nie jest takie źle. Jeżeli masz dobrą nogę, no to spalanie jest też w tych granicach około 9. 9, czyli 10. Ekonomiczne. No. O, tu widzę, że tu jest to piękne okno tak, od góry. Jest. Niczym pewnego blogera. No chodź, zapraszam cię do środka. Przy tym układzie to jest fajne, że tutaj możemy się zamknąć. Odseparować od dzieci. O, czyli mamy też tak, osobne pomieszczenie, jak tam. Tak, też mamy osobne pomieszczenie. I tutaj jeszcze mamy jedną fajną opcję. Ktoś sobie śpi, a ktoś sobie gdzieś prysznic. Aha, jest kotarka. Tak, jest fajna kotarka. A, i całość, zobaczcie, to nie jest połówka, tak jak w większości. No. Tylko robimy taką łazienkę. Jest to, tak, jest to ładnie razem, wiesz, połączone. No powiedzmy, nie muszą się obawiać o to, że zachlapią na przykład tą piękną podłogę. Nie zachlapią. A tam, gdzie wpada woda? A, bo to w ogóle tak, ściągamy. To ściągamy, no i teraz mamy dostęp. A, i tu jest i ta szyba, nie zauważyłam tak, tej szyby. Tak, czekaj. A, patrzcie, jeszcze bym popsuła. Tak, no. Tak, no, i tamta fajne strona rozwiązanie. Się otwiera, no i no to jest na magnesiku. Czyli nie macie tu mokro, spada nie tam. Nie ma tu mokro, spada tam, zawsze jakiś tu ręczniczek, jak jest, to też jest dobrze, no nie? Bo potem wyjdziesz. I tutaj nogi. Też panele na ten dachu. Są, oczywiście, panele, jakie? Wszystko. Kurde, nie pamiętam teraz ile wat, ale wystarczy. I tu mamy, czego nie ma, nie? W kamperach. A, zobaczcie. To chyba jest to, co ja też bym chciała mieć. Chyba większość z nas chciałoby mieć takie cudo. Pomyślcie sobie, pizza, zapiekanki, placek. Super. Na gaz. Na gaz, oczywiście. No i z tej perspektywy wygląda to tak. Poza tym, że jak macie piękny widok, to tu możecie mieć otwarte. To jeszcze jest coś,
co przemawia za tym kamperem, czyli to, czy z tego miejsca rozłożymy łóżko? Rozłożymy. Nawet spuścimy z sufitu? No. O matko, zasiądziemy na szanownych fotelach, które są obrotowe. No i teraz byś musiała w stanie staniesz. Super. I tutaj też teoretycznie osobna sypialnia. Zasuwamy się dookoła, tam się zamykamy. Tu możemy mieć otwarte i widzimy gwiazdy. No, jeszcze mamy jedno okienko malutkie. Jeszcze jedno. Super. Takie okno moglibyśmy mieć w Fertku. Wojtek nam trochę powie o swojej wypożyczalni. Gdzie was można znaleźć? Słuchajcie, no mieścimy się w takiej małej miejscowości. Tam nazwie Imielin. Wypożyczamy już rok kampery. Mamy trzy te kampery. Co żeśmy oglądali, te dwa, jeszcze jest ten jeden. No zapraszam na stronę Przygoda z kamperem. U Wojtka wszystko znajdziecie, piękne kampery, super obsługa, no i jeszcze nie tak drogo. No nie jest tak drogo, no. Za nowiutkie kamperki i możecie jeść śniadanko w takiej scenerii, jeszcze jak się odsunie tył, to już w ogóle nadeszła ta chwila, czas złożyć przedsionek, mąż składa, my kontrolujemy. Dokładnie. Ktoś musi być kierownikiem. Ktoś musi, tak, dokładnie, być kierownikiem, żeby ktoś mógł robić. Nie no, pomożemy mu zaraz. Jak już skończę. A ja pomogłam, lampiony odczepiłam, światełka. Ja też jeden odczepiłem. Także po prostu Kamek nie chce mieć tu pomocy, bo mówi, że zrobi wszystko najlepiej sam. No i wiemy też, że musimy mieć większy stołeczek. Daj. Nie otworzysz tak, najpierw trzeba przekręcić. Przekręcić? Tak. O! Panie, za mały ten stołeczek. Przytrzymaj. Nie, 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 nie! Nie, suku! Zastało się. Nie dam rady. A, bo to było obniżone w ogóle, że dawałam radę. Obniżone to. A, no tak. Tutaj. Bardzo możliwe. No. Bardzo dziękujemy naszemu tymczasowemu operatorowi kamery. Robisz to w czynie charytatywnym, pamiętaj. My już w naszym Ferdziu jedziemy do domku. Podsumowując, nam się bardzo zlot podobał, poznaliśmy niesamowitych ludzi. Dzięki za odwiedziny w naszym domku kamperkowym.